Czy mógłby nam pan coś powiedzieć o sobie? Jestem, z wykształcenia jestem pedagogiem zatrudnionym w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie, gdzie pracuję w szkole prowadzonej przez Izbę oraz w projektach europejskich. Jaką rolę internet odgrywa w pana życiu codziennym? Szkoła jako jedna z pierwszych wprowadziła dzienniki elektroniczne, gdzie wypełniamy je korzystając z komputera. No a w projektach, w których też jestem zatrudniony, nie wyobrażam sobie po prostu życia bez internetu, bez komputera. Cała dokumentacja oraz większość działań jest właśnie skierowana na współpracę poprzez internet. Czy mógłby pan powiedzieć nam o jakimś projekcie, w którym bierze pan udział lub szkoła? Grupa uczniów naszych szkół z Tarnowa i z Pilzna realizuje staże zawodowe w Hiszpanii, w mieście Sewilla. Realizacja projektu opiera się o wykorzystanie internetu, bezpośrednio komputera. Kontakt z partnerem w Sewilli odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, przesyłania dokumentów, ustalania gdyby dokumentów oraz sam program Leonardo wykorzystuje wiele aplikacji, gdzie wypełnia od sprawozdawczości poprzez księgowość, które wypełnia się korzystając właśnie z internetu. Stron internetowych lub portali najczęściej pan korzysta? No, zrezygnowałem z prasy codziennej na rzecz stron z informacjami Onet, Gazeta. To nie wyobrażam sobie rozpoczęcia dnia bez przejrzenia wiadomości. No jak gdyby też wykorzystuję bankowość internetową. Też co jest bardzo, bardzo wygodne, bo nie muszę korzystać, jak gdyby omijam kolejki w bankach. Korzystam z poczty, porozumiewam się ze znajomymi, mam założone konto na Facebooku, wykorzystuję to również w kontaktach zawodowych z uczniami, nieraz wymieniamy się informacjami, także łączność z całym światem za pomocą poczty elektronicznej również. Dziękujemy panu bardzo za rozmowę. Dziękuję.